Jabłko jest smaczne i zdrowe, do tego nie trzeba nikogo przekonywać, a jak rośnie w mstowskich sadach, na żyznej ziemi Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to musi smakować wyjątkowo. Dobre jabłka są 365 dni w roku, także w gminie Mstów mamy sadowników, którzy je sprzedają, zbierają, później sprzedają, także zapraszamy, można również i dzisiaj kupić i na co dzień na terenie Mstowa. Smakuje wybitnie, ale także i bawi. Już po raz 11 władze samorządowe gminy Mstów postarały się, aby mieszkańcy i turyści nie tylko mogli skosztować pysznych owoców, ale też spędzić doskonale jeden z sierpniowych wieczorów. Na początek młoda, zdolna artystka Kinga Kipigro i pokaz tego, że nie liczy się wiek, ale talent i głos, który potrafi czarować. Następnie na scenie swoje największe przeboje wykonała Halina Frąckoga, która niezmiennie bawi i wzrusza swoją publiczność. Wreszcie na scenie ten, który uprawiał stand-up, kiedy jeszcze nie znał znaczenia tych słów, niewątpliwie jeden z najlepszych artystów kabaretowych w Polsce, Marcin Daniec, której tym razem nie zawiódł. To jest po prostu nie do kupienia. Kochani, pamiętajcie, nie zaprosili mnie już od wielu lat do Częstochowy i błagam, żeby pan wyjaśnił, że nie przyjeżdżam do miasta, które uwielbiam, nie że mi się nie chce, tylko dlatego, że nie mam zaproszeń. I teraz się troszkę zemściłem dzięki zaproszeniu wójta z Mstowa. Kilka tysięcy ludzi jak w Jarocinie, każdy reaguje jak w Jarocinie, a może nawet jeszcze głośniej, od małego chłopca po dojrzałych ludzi i po nobliwe starsze panie, jest to po prostu, nie pozwolę sobie odebrać tego nikomu. Dwa bisy, owacja, no po prostu wyjeżdżam stąd szczęśliwy bardziej niż wam się wszystkim zdaje. Skoro publiczność tak doskonale się bawiła, to Marcin Daniec postanowił specjalnie dla niej przypomnieć postać, która jak nam mówił nie jeden raz, zbierała więcej brat niż on sam. Żeby po prostu się już podzielić tym moim sukcesem i tą moją radością, ale chciałem zrobić niespodziankę młodzieży. Było bardzo dużo dzieci, w związku z tym wymyśliłem, że będzie taka delikatna wersja. Marcinka, specjalnie w Mstowie. Dzięki. I pamiętajcie, kochani, czekam na zaproszenie z Częstochowy i przyjadę szybciej, niż na to pozwala minister komunikacji. Wieczór zakończył występ zespołu MIG, a samorząd turystów po raz kolejny udowodnił, że potrafi wykorzystać świetnie swoje atuty turystyczne, a organizacja imprez plenerowych idzie mu nadzwyczaj dobrze, co widać było po konferencji na 11 już edycji Święta Jabłka. Myślę, że uczta i dla ciała, i dla ducha. Staramy się co roku, aby ta oferta kulturalna była dość wysoka, aby nasi mieszkańcy byli szczęśliwi i zadowoleni. I po tych tłumach, które dzisiaj widać, tak myślę jest. Także nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też i okolic. No Marcin Daniec też dodał później, że musieliśmy trochę zbierać na jego przyjazd, także pół żartem, pół serio może i tak było. Nie, myślę, że naprawdę fajna impreza i cieszę się, że mieszkańcy też to doceniają. Staramy się być tą turystyczną gminą otwartą, także cały czas ta oferta jest, bez względu na to, czy są wybory, czy ich nie ma, co roku organizujemy kilka imprez, które są sztandarowe i no myślę, że są na bardzo wysokim. Tutaj przy imprezie plenerowej zawsze jesteśmy zależni od pogody, no na to nie mamy żadnego wpływu. Natomiast jesteśmy też przygotowani, Gminny Ośrodek Kultury również zaprasza często na różnego rodzaju uroczystości, także dzieje się dużo w gminie Mstów.